Cześć. Dziś mam coś niesamowitego. Tak, to są te słynne chińskie dyski, o których wszyscy słyszeli, ale bali się spróbować ich użyć. Nazwy brzmiące jak przypadkowy zbitek sylab. Dziwne logo. Specjalnie zamówiłem te dyski, abyście wy nie musieli. Czy są one tylko kiepskie, czy może są tragiczne? Przekonamy się o tym już za chwilę. Oto bohaterowie odcinka: Jodła, Lunatyk, zaawansowana technologia i królewska specyfikacja. Jako pierwszy wykonałem prosty test kopiowania danych na dysk SSD. Przygotowałem do tego jakieś pliki gry, plik wideo MP4. Już po tym pierwszym teście wiedziałem, że będzie ciekawie, zobaczcie sami, co tu się wyprawia. Czas kopiowania jest podany w minutach, im mniej tym lepiej. Różnice są ogromne, nawet przy tej samej marce dysku sięgają one 100%. Dramatyczną jakość tych dysków dobrze widać w teście zapisu, na wykresie w HD Tuner. Kolejny test w programie Crystal Disk Mark. Tutaj dobrze widać, że dyski somnambulist mają chyba interfejs SATA 2. Ale po raz kolejny widać, że nawet dwa dyski tej samej marki mają rozrzut prędkości zapisu o 100%. Sprawdźmy, z jakich komponentów skonstruowane są te dyski. Pierwszy dysk to AUGA-OK. W środku mamy kontroler Silicon Motion SM2258XT oraz pamięć 29F64B2AMC MG2. Jest to kontroler bez pamięci DRAM. Dysk Goldenfir ma kontroler ES9082HP firmy Jestor, także bez pamięci DRAM, pamięć to WL9T25. KingSpec posiada kontroler od Chipstar CS18-02A, a pamięć to PFB79-25AE. Somnambulist to kontroler Silicon Motion SM2258XT, pamięć S8HHGDS4BS. Jest to kontroler bez pamięci DRAM. Oba dyski tej marki są na mSATA z adapterem na SATA. Podsumowując, nie są to dyski, które można polecić. Ogromny rozrzut parametrów wskazuje na kiepskiej jakości pamięci flash. Podczas testów żaden z dysków się nie popsuł. Udało mi się także, bez żadnego problemu, zainstalować na nich system operacyjny. Z pewnością są szybsze niż zwykłe dyski twarde. Ale czy warte polecenia? Mogą się na przykład przydać do różnych eksperymentów ze starym sprzętem. W przypadku uszkodzenia takiego dysku nie poniesiemy dużej straty. Jednak próba zareklamowania takiego dysku u sprzedawcy z AliExpressu może być problematyczna. Dla porównania, z ciekawości, wykonałem testy na starym dysku Samsunga, na mSATA. Wynikami przebił każdy z chińskich dysków. Niestety, muszę przyznać, że wyniki testów chińskich dysków SSD były poniżej moich oczekiwań. Testy wykazały, że ich wydajność nie jest zbyt imponująca, co może wpływać na doświadczenie użytkownika. Serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas i uwagę podczas oglądania filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia przy kolejnych testach.